Drodzy, wiecie, że nigdy nie ustalam, nie mówię, co, kto powinien głosić, jak do nas przyjeżdża. Bo modlę się i mówię, ty się też módl i przekazuj to, co Bóg kładzie ci na twoje serce. I mieliśmy tutaj usługę brata Józefa na temat czasów ostatecznych, czy powtórnego przyjścia Pana. Mieliśmy usługę ostatnio brata Jana Śliwki z starszego zboru w Ustroniu. I też mówił na temat powtórnego przyjścia. I mo, mo, może ktoś powiedzieć, jak dzisiaj nie mówić na temat powtórnego przyjścia? Temat jest bardzo poważny, ale z drugiej strony myślę, że mamy tą świadomość, że w tym temacie powtórnego przyjścia i pojawienia się pana są ten, ten środek ciężkości, jest położony na inne rzeczy niż na to. Czy jakiekolwiek tutaj myślę, że nie ma żadnych wspierania się, kiedy, przed, wielkim uciskiem, w trakcie czy po. Uważam, że to jest sprawa bardzo drugorzędna. Nie jest istotna tak jak to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Drodzy, nie wiedziałem, o czym Bradianek będzie mówił. Ja nie będę się koncentrował też na tych rzeczach, o których może on mówił. Ale będę mówił o czasach ostatecznych, bo tydzień temu, jeszcze przed niedzielą, tydzień temu, już w sobotę, w piątek, tak odbierałem w moim sercu, aby do tej sprawy, aby na ten temat zwiastować. Właściwie bardziej, bardziej po to, aby każdy z nas zadał sobie pytanie, w jakim miejscu jest przed Bogiem. I aby zadał sobie pytanie też każdy, kto jeszcze nie pojednał się z Bogiem. Bo to, że Pan przyjdzie, to jest sprawa, Pewna. I rozpocznę może od tekstu z objawienia Jana z pierwszego rozdziału. Siódmy wiersz mówi bardzo wyraźnie: Oto nadchodzi wśród obłoków. Ujrzy go każde oko, również ci, którzy go przebili. Opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzą go wszyscy. Kiedy mowa jest o tych, Także ci, którzy go przebili, sądzę, że chodzi o Izrael, o naród, który, do którego Jezus przede wszystkim przyszedł, a który go nie przyjął i który go odrzucił, i który stał się jakby takim motorem w ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Ale tutaj także będą go widzieć wszyscy mieszkańcy, i ludzie będą opłakiwać, albo też będą biadać, kiedy zobaczą tego, który został przebity. Ukrzyżowany za grzechy całego świata. Moi drodzy, wszyscy mamy tą świadomość, że żyjemy w czasach ostatecznych. Wszyscy mamy świadomość, przynajmniej już od dnia pięćdziesiątnicy, że rozpoczęły się czasy ostateczne, bo tak pismo święte mówi. I każdy następny dzień coraz bliżej przybliża nas do tego momentu, kiedy wypełnią się Boże obietnice co do powtórnego przyjścia Pana. 318 bodajże wersetów biblijnych jest na temat Jego powtórnego przyjścia. 40 razy mniej, przepraszam, 8 razy mniej odnośnie Jego pierwszego przyjścia, narodzenia w Betlejem. Zobaczcie jaka waga, jaka skala. Oto, kiedy Jezus miał narodzić się w Betlejem, to na tych 318, jeśli 8 razy mniej, no to około 40 razy jest wspomniane. Że on urodzi się, że przyjdzie, aby zbawić ludzi. A ponad 318 razy to, że on przyjdzie powtórnie i że on będzie tym, który dokona swojego ostatecznego sądu i rozrachunku. Moi drodzy, to powtórne przyjście jest zapowiadane już od samego momentu, zanim, czy w momencie, kiedy Jezus zostaje zabrany sprzed oczu uczniów. Mówią, czemu się tak patrzycie w niebo? Ten Jezus, którego widzicie odchodzącego, on tak przyjdzie w fale. I wtedy oni poszli, modlili się zgodnie z poleceniem Pana, aby wziąć moc Ducha Świętego i być tymi, którzy dają świadectwo z stałego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bliście do Tesalonicza czytamy wyraźnie: Pan stąpi z nieba. Przyjdzie i też w pewnym momencie wzbudzi z umarłych tych, którzy są z nim pojednani, i pochwyci tych, którzy są jeszcze na tej ziemi, będąc pojednani, i będą z Panem. Wiele miejsc. Jan pisze, że kiedy On przyjdzie, przemieni nasze znikome ciała i będziemy mieli ciała podobne do Jego uwielbionego ciała. Ale zanim On przyjdzie, Moi drodzy, także powinniśmy mieć tą świadomość, że musi się wypełnić wszelki Boży plan. Tak jak już słyszeliśmy, Bóg jest ponad całą historią. Bóg doskonale wszystko wie, co będzie, jak to wszystko będzie wyglądać. Więcej, On dał też pewne możliwości do działania i ludziom, i przeciwnikowi. I te wszystkie rzeczy, oczywiście, Kościół ma tutaj ogromne zadanie do wypełnienia. W każdym razie, Musi się wszystko wypełnić. Nawet tak jak jest napisane, musi dopełnić się miara zła. Musi. W liście do Tesalonicza, w, e, w drugim, trzeci do piąty rozdział, jest mowa o tym, że w pewnym momencie, jakby to zło ucieleśni się w osobie antychrysta. Oto pojawi się człowiek, objawienie Jana mówi, że ta bestia wyjdzie z morza, a morze jest symbolem ludów, narodów. Bo później druga bestia, która wychodzi, wyjdzie z otchłani. Mowa jest o tym fałszywym proroku, o tym duchu, który stamtąd, stamtąd pochodzi. I to są, to są te siły, które, które będą działać. Dlaczego one działają? Bo człowiek otworzył drogę dla ich działania już w Ogrodzie Eden. Dał możliwość przez nieposłuszeństwo Bogu, a posłuchał tego, co mu. Mówił przeciwnik, diabeł szatan. Mamy też tą świadomość, drodzy, że, że kiedy On się pojawi, ten, to, to ucieleśnione wręcz zło, jakim jest antychryst, To dopiero wtedy możemy przyglądać się czy spodziewać, że Kościół będzie zabrany. Że czas tego przyjścia Pana już jest bardzo blisko. Też wiemy, że kiedy Pan przyjdzie, i to jest takim pocieszeniem dla tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią dla imienia Jezus, że Pan przyjdzie i wymierzy wszelką sprawiedliwość. Drodzy, ja to chciałbym przeczytać może właśnie z listu do, do Tesaloniczan, gdzie o tym jest mowa, że Pan ma na uwadze wzgląd, płacz. Wołanie i krzyk cierpiącego swojego ludu. I tutaj czytamy tak o tym powtórnym przyjściu. Bóg bowiem słusznie, pierwszy rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, szósty wiersz, Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi. W płomieniu ognia wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga, oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana, Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by jego święci oddali mu chwałę i by podziwiali go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród was. Oto Pan dokona pomsty, Pan dokona sprawiedliwości. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś, kto prześladuje chrześcijan, kto prześladuje Boże dzieci ze względu na imię Jezusa, po prostu ujdzie mu to na sucho. Chyba że się upamięta, chyba że się nawróci i Bóg jest gotów mu przebaczyć i sprawić, że, że będzie uratowany. Pamiętacie Saula Starsu, który dyszał nienawiścią do imienia Jezus i do Kościoła i który więził chrześcijan, zmuszał ich do bluźnierstw, czynił okropne rzeczy. Ale kiedy mu się objawił Pan, kiedy on opamiętał się, kiedy wyznał, i przeprosił Boga, Bóg mu przebaczył, ale też Panu powiedział: Ja sam Mu pokażę, ile On musi wycierpieć dla mojego imienia. A więc, drodzy, oto Boża sprawiedliwość się dopełni na Bożych warunkach. My wiem, ja sam po sobie wiem, że czasami bym wziął i zabrał się za dokonywanie sprawiedliwości. I czasami bym chciał, tak ostro, co niektórych potraktować. Ale to nie jest dobry pomysł. Pan mówi, pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Dlatego, że my, dokonując samo sprawiedliwości, samosądów, moi drodzy, znajdujemy się w tym momencie na bardzo śliskim gruncie i niebezpiecznym, bo przeciwnik może tą naszą złość i gniew i na pewno wykorzysta przeciwko nami Boga. A nigdy nie będziemy sprawiedliwi. Bo sami, sami sobie też nie jesteśmy sprawiedliwymi. Tylko z łaski Bożej, tylko z łaski Bożej możemy stać przed Bogiem i wielbić Boga. A więc Kościół od samego początku, od momentu, kiedy Chrystus został zabrany do nieba, czeka na powrót Zbawiciela. Czekamy na powrót Pana. Nikt z nas nie może zapomnieć, że ta ziemia, to miejsce nie jest naszym miejscem. Ale my oczekujemy ojczyzny, która jest w górze, w niebie. Jesteśmy pielgrzymami i wychodźcami. Wyszliśmy z całego tego systemu zepsutego świata przez wiarę w Chrystusa. Aby teraz żyć nie dla tego świata, nie dla siebie, ale dla naszego Pana i Jego Królestwa. Amen. Amen. Dlatego Jezus mówi: Królestwa Bożego szukajcie najpierw, a wszystko inne będzie Wam przydane. A więc chrześcijanin to jest człowiek, który, będąc na ziemi, patrzy w niebo. Będąc i pracując, ciągle patrzy na tego, którego wyczekuje. I właśnie cała kwestia polega na tym, abym nie przegapił tego momentu, kiedy on przyjdzie. Aby kiedy rozlegnie się głos trąby, słuchajcie, kiedy czytamy proroctwa, mamy powinniśmy mieć świadomość, że proroctwa nie są zupełne. Proroctwo jest cząstkowe, nasze poznanie jest cząstkowe. Kiedy Daniel prorokuje 70 tygodni, mówi o ukrzyżowaniu, mówi o ostatnim tygodniu, tuż przed pojawieniem się, przyjściem Pana i pojawieniem się antychrysta, ale w ogóle nie widzi kościoła, historii ponad 2000 lat. Cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe jest nasze poznanie. A więc kiedy biorę teksty Bożego Słowa i słów proroczych co do przyszłości. Ja próbuję to zrozumieć i modlę się o zrozumienie, ale muszę być bardzo ostrożny. A poza tym, moje zrozumienie wcale nie musi być tym jedynym i ostatecznym. I dzięki Bogu, że tak jest. Dajemy sobie prawo do zrozumienia. Tym bardziej, że nie jest to kwestia, że tak powiem, zbawienia lub niezbawienia w tym znaczeniu, że czy rozumiem tak, czy tak, od tego zależy, czy będę zbawiony, czy nie. Dlatego, że proroctwo nie ma pełnego wymiaru. Bóg zawarł, Bóg powiedział ja myślę że trzeba dużo pokory z naszej strony. dlatego że dlatego też jest tyle różnych prób wyjaśnień kiedy, co, jak, ale nie to myślę jest najważniejsze. Kiedy Jezus i Jan ma objawienie Jezusa na wyspie Patmos i czasów ostatecznych drodzy to, Jan, apostoł, kiedy mówi o to, on nadchodzi wśród obłoków i ma później wspaniałą wizję Jezusa. Cudownie jest mieć wizję Jezusa. Życzę każdemu, żebyś miał, żebyśmy mieli coś z tego więcej i więcej objawienia chwały zmartwychwstałego stałego Jezusa. Kiedy Jan zobaczył Jezusa uwielbionego, pełnego chwały, to wiecie, że padł jak martwy. I nagle uświadamiamy sobie, że Ten, którego imię wzywamy, ten, którego chwalimy, ten, do którego się modlimy, gdyby On się nam objawił chwale, byśmy padli tu wszyscy jak martwi. Nikt z nas by nie był w stanie się poruszyć. Byliśmy, bylibyśmy, że tak powiem, przygwożdżeni do ziemi Jego chwałą, Jego świętością. Zresztą samo słowo kawot, chwała oznacza być ciężkim. Nie bylibyśmy znie, w stanie znieść więcej i więcej z tego objawienia. Dlatego Bóg mówi: Nikt nie może z ludzi mnie oglądać, bo żaden człowiek by tego nie przeżył: tej wielkości, potęgi, mocy, chwały Boga. Ale dobrą rzeczą jest, że my wierzymy, że On takim jest. I dobrą rzeczą jest, kiedy Ty i ja, jesteśmy w zgromadzeniu czy w swojej komorze, podnosimy ręce i wielbimy i wywyższamy imię Pana. Bo kiedy to robimy, Boże, drodzy, ja wierzę, że Boża obecność, Boża moc, Boża chwała, wtedy wstępuje na, swu, na Boży lud, na nasze życie. A więc kiedy zgromadzamy się na tym miejscu po raz kolejny, bracia i siostry, apeluję: bądźmy tymi, którzy podnoszą ręce głośno, chwalą Boga. Nie musisz nawet do końca słuchać, ale kiedy jest społeczna modlitwa, uwielbiajmy, wywyższajmy Jego imię. Amen. To znaczy, że lud Boży wie, dlaczego jest. Jesteśmy zachwyceni tym, któremu służymy i przed którego obliczem jesteśmy. Żyjemy w czasie łaski, ciągle w czasie łaski, która dobiega końca. Jest taki ciężar w moim sercu w ostatnich dniach, spowodowany, wiecie, nigdy czegoś takiego nie przeżywałem. Spowodowany sytuacją w Afganistanie. Wiecie, kiedy słucham, a wiecie, tam leje się krew i ci ludzie, którzy teraz przechodzą i zdobywają terytorium, będą mordować i zabijać. Jest we mnie ból, jest we mnie krzyk, jest we mnie wołanie do Boga: Panie, okaż miłosierdzie nad tym krajem, nad tymi ludźmi. Wielu z nich nie zna Boga, ale muszę Wam powiedzieć: nawet tam w Afganistanie są ludzie, którzy miłują Pana. Jest ich może garstka. Ale mordowani są jedni i drudzy, ci, którzy go znają, i ci, którzy go nie znają. Gdzie my jesteśmy? Czy my przejmujemy się tym, co ludzie przeżywają? Czy wołamy, czy Kościół woła, aby łaska objawiła się? I chciałbym Was prosić, drodzy, abyśmy w tym zgromadzeniu dzisiaj nie zapomnieli o Afganistanie, abyśmy zawołali za tym krajem, aby Pan okazał łaskę. Oto, kiedy Jezus objawia się Janowi, później mówi o Kościele. I drodzy, znowu to, co jest najważniejsze, to, co jest najistotniejsze, Pan zwraca uwagę na to, co mu się podoba i na to, co mu się nie podoba w życiu Kościoła, w Twoim i w moim życiu. Taki zbór do Efezu, piękny zbór, zbór matka, zbór, z którego powstało dziesiątki może zborów. Tysiące chrześcijan nawróciło się z tego zboru w całej Azji. A Pan mówi do nich: Ja widzę i Twoją wytrwałość, i ja widzę, twoje, że nie cierpisz złych, ja wiem, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, czyli ludzi, którzy mówili: Możesz żyć jak chcesz, masz łaskę. On mówi: To jest obrzydliwe. Bo nigdzie Boża, Boża łaska ani Boża wolność nie daje nam do przyzwolenia, do grzeszenia i do robienia tego, co nam się żywnie podoba. Bóg mówi: Wiem, że tego nienawidzisz, ja tego też nienawidzę. Ale mam ci za złe jedną rzecz. Jedną jedyną rzecz. I to jest tak poważna rzecz, że Pan mówi: Jeżeli się nie opamiętasz, usunę ten świecznik. Wiecie, że dzisiaj pozostały tylko starożytne jakieś tam elementy z tego starożytnego Efesu. To jest ciekawe, bo miasto Smyrna, co do którego Pan nie miał żadnych pretensji, dalej funkcjonuje. To jest Izmir współczesny. Miasto, które liczy 2 miliony 400 tysięcy ludzi dzisiaj. Pan mówi mam Ci za zły jedną rzecz, że oddalasz się. U nas jest to porzuciłeś, oddalasz się od pierwszej swojej miłości do mnie. I nagle odkrywamy: Jeżeli czekam na Pana, jeśli Ty i ja, a powinniśmy oczekiwać i nasza głowa powinna być zwrócona, i nasze ucho powinno być wytężone czy już On nie nadchodzi, czy już nie słyszę Jego kroków? Czy tak Jezus nie nauczał przepaszcie biodra Wasze. Bądźcie gotowi, miejcie zapalone lampy, bądźcie gotowi w każdej chwili, aby wybiec mi na spotkanie. Halleluja. Oto tak to jest. Ale tam musi być miłość. Tam musi być miłość. Na czym ona polegała? Sądzę, że później Pan mówi, dlatego że Twoje uczynki już nie są takie jak wcześniej. Bo kiedy jest ta pierwsza miłość, to my nie liczymy kosztów, nie liczymy niczego, bo mówimy wszystko jemu się należy. Ale im mniej jest miłości, zaczynamy coraz bardziej wyliczać. Coraz bardziej wyliczać. Twoje uczynki już nie są tak jak wcześniej. Wróć do pierwszej miłości. A jeżeli będziesz gotowy, jeśli się opamiętasz, to będziesz jadł z drzewa życia, które jest w raju Bożym. A później mamy właśnie smyrne, co do której <laughs> nie ma żadnych zastrzeżeń, ale cierpią dla imienia Jezus. Kościół od samego początku cierpi. Więcej lub mniej. Czasy Nerona. 68. rok po Chrystusie. Wypełnione koloseum chrześcijanami, całymi rodzinami, mordowani w okrutny sposób, ale oni nie zapierali się, oni miłowali Pana, ale Pan mówi tak: do tych, którzy cierpią, wytrwaj do końca, wytrwaj do końca, nie lękaj się śmierci. Tak Pan do nich mówi. Bo mówi na, na samym końcu: Wiedz jedno, dostaniesz koronę, dosłownie wieniec życia, będziesz zwycięzcą. I nie będzie, druga śmierć nie będzie miała nad Tobą mocy czyli to wieczne zatracenie. Oto zachowasz życie. I do każdego ze zborów Pan kieruje jakieś słowo, aby nie tolerowali tego, co jest Niemoralne, nieczyste, aby trzymali się mocno słowa i prawdy Pana. Do każdego z tych zborów Bóg coś mówi i mówi: Ci, którzy zwyciężą, ci, którzy się temu oprą, oprą się zepsuciu, niemoralności, ci będą wielkimi w Bożym Królestwie. Do niektórych mówi, że otrzymają kamek biały. I nowe imię tam będzie zapisane. Pan im nada nowe imię. A kamek biały w starożytności oznaczał, że będą przyjęci. Czarny oznaczał odrzucenie, biały oznaczał przyjęcie. A na, i do innych Pan mówi, tak bardzo mówi, będziecie filarami w moim domu. I na was będzie wypisane imię Boga, nowe imię, Boga mojego będzie wypisane moje nowe imię i miasta nowego Jeruzalem. Słuchajcie, niesamowite rzeczy są yy, darowane, są obiecane, są przygotowane dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, są z Nim z bliskiej społeczności i wytrwają do końca i będą z Nim do końca. Ten ostatni zbór, pamiętacie, zbór w Laodycei? Taki tam jeden wcześniejszy sardes, to prawie martwy cały. Mówi, jest tylko kilku w białych szatach chodzi. A ten w Laodycei, taki zadowolony sam z siebie. Ale Pan mówi: Jesteście bliscy wyplucia moich ust. Ale do każdego z tych zborów Pan daje obietnicę. Mówi: Jeżeli się upamiętasz, jeżeli zmienisz, to będziesz zwycięzcą i będziesz miał udział. Razem ze mną do takiego zboru w Laodycei, który był bliski wyplucia z ust Bożych, Pan mówi, jeżeli się opamiętasz i nabędziesz u mnie złota w ogniu wypróbowanego, to Pan mówi, zasiądziesz ze mną na tronie. Pełne zwycięstwo. To jest wielka łaska, wielkie miłosierdzie ze strony Boga w stosunku do Bożego ludu, do Kościoła. I Pan doskonale wie, jak różne sytuacje przeżywamy. I czasami jesteśmy pełni entuzjazmu, pełni wiary i zaufania, a czasami podążamy za Panem ledwo, ledwo, ledwo. Ale jednego jestem pewien prawica Pana daje nam zwycięstwo. Bóg nas wspiera i podnosi. I Bóg nas zachęca do dobrego biegu wiary. Tak więc, tak jak te siedem zborów reprezentują różny duchowy stan, tak każdemu z nas zdarza się mieć lepsze i gorsze chwile. Ważne jest, abyśmy wrócili na te właściwe tory do społeczności z Panem. Upewnili się, czy moja z Nim społeczność jest ciągle żywa. Czy on słyszy mnie, a czy, i czy ja Jego słyszę? Pan wyraźnie mówi, kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca? Można mieć dobry początek, Można dobrze rozpocząć, ale Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy kontynuowali dobry bieg wiary aż do końca. Żebyśmy w ostatnim momencie, gdzieś tam się nie, Zatrzymali czy też nie odwrócili. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ja myślę, że ten dzień Chrystusa Jezusa to jest dzień Jego przyjścia. Aż do dnia. On będzie kontynuował swoje dobre dzieło, swoją mocą. Po, posłuchajcie, co mówi apostoł Piotr, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Tak więc dzisiaj... W 2021 mamy tą świadomość, że skoro już wtedy, za czasów apostolskich, mówiono, że bliskie jest przyjście Pana, jak bardzo bliskie jest dzisiaj. Nie tylko, że minęło tyle lat, ale dlatego, że widzimy, jak wiele, właściwie, jak Boże Słowo, Boże prorocze Słowo wypełnia się na naszych oczach poprzez różne rzeczy, które się dzieją. I Pan... Mówi do swojego ludu, abyśmy czuwali, abyśmy zwrócili uwagę, nie tylko umieli rozpoznawać pogodę, ale umieli rozpoznawać, że coraz bliżej są kroki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I ty i ja, należąc do niego, mamy być gotowi w każdej chwili, aby wybiec mu na spotkanie, aby nie zostać gdzieś tam przy jakichś innych swoich sprawach. Moi drodzy, na naszych oczach, jak mówię, wypełniają się znaki zapowiedziane przez Jezusa. I moglibyśmy te znaki pogrupować. Ja je pogrupowałem wiele, wiele lat temu na takie cztery, cztery główne, jakby zaszeregowałem do grup: wydarzenia na świecie, wydarzenia dotyczące Izraela, wydarzenia dotyczące Kościoła i wydarzenia dotyczące chrześcijan. Chociaż trudno oddzielić Kościół od chrześcijan, ale ze względu na pewne rzeczy, Dokonałem takiego, takiego rozdziału. Popatrzcie na świat. Jezus mówi: Agnieszka tutaj zrobiła takie ciekawe zestawienie tych pieczęci. Jezus mówi: Zanim przyjdzie Pan, będziecie słyszeć o wojnach. Mówi, ale to dopiero jest początek boleści. Te wojny, nie wiem, ile dzisiaj wojen toczy się na świecie. Ja sądzę, że kilkadziesiąt. Lokalnych wojen. Ustawicznie są wojny. Najgorsze chyba były te ogólnoświatowe, które pochłonęły chyba z 70 milionów istnień ludzkich w okrutny sposób. A może nawet więcej. Niektórzy nawet podają do 90 milionów. Pamiętamy jeszcze nie tak dawno Kambodża 2 miliony, Jugosławia setki tysięcy, Afryka, Ruanda milion zamordowanych, Sudan 500 tysięcy wymordowanych. Korea Północna od 1 do 3 milionów, obozy koncentracyjne w Korei Północnej, Chiny, obozy pracy. A co powiemy o aborcji, kiedy miliony, nie wiem, na ile to można liczyć, istnień ludzkich jest pozbawionych życia. A więc wojny, Jezus mówi, będą wojny. I mówimy, myśmy się już tak przyzwyczaili. Wojny, no wojny. Ale jak pomyślimy, że nie ma pokoju non-stop na świecie, ciągle coś się dzieje, jeden morduje drugiego. One będą najgorzej, kiedy te wojny, ten czas zbliża się, dotyka nas bezpośrednio. Wtedy, aha, bo my teraz sobie żyjemy bardzo dobrze. Trzęsienia ziemi, głód. To są może dane, ten, ale zobaczcie, ile podczas tsunami. Ginie ludzi. 250 do 500 tysięcy ludzi w jednym momencie, w jednej chwili. W Chinach było takie trzęsienie ziemi, i to było ukrywane w roku 76, 27 lipca, że zginęło prawie 250 tysięcy ludzi. Pan Jezus mówi: Zanim ja przyjdę, będą wojny i będą trzęsienia ziemi, i miejscami będzie głód. Co się dzieje w Somalii, co się dzieje w Afryce, w Etiopii. Nie wiem, ale w miliony idzie, jeśli chodzi o głód, yy, dzieci, które umierają z głodu. I to wszystko się dzieje na naszych oczach. Może nas dzisiaj bezpośrednio nie dotyka i mówimy i powinniśmy dziękować Bogu za to, ale z drugiej strony, czy my dostrzegamy te potrzeby i czy wychodzimy w jakikolwiek sposób naprzeciw? Co możemy zrobić? Czy w ogóle pytamy się, co możemy zrobić? Oto. To wszystko jest, ludzie są dotykani i giną. Moi drodzy, Słowo Boże mówi wyraźnie, że ta Ziemia jest przesiąknięta krwią ludzką. To wiecie, że dlatego ta Ziemia będzie spalona w ogniu. Wszystkie dzieła ludzkie na tej Ziemi spłoną. Kiedy przyjdzie ten wielki ucisk, kiedy rozpoczną się jeszcze większe Boże sądy, słuchajcie. Biblia mówi wyraźnie: jedna trzecia ludzkości zginie. Jedna trzecia wód zamieni się w krew. Dzisiaj mamy takie bardzo wysokie temperatury. A Włochy, prawda, Grecja, Turcja, ogromne pożary i tak dalej. Ludzie mówią: to jest niemożliwe. Prawie 50 stopni tam, gdzie takich temperatur nie było. A Słowo Boże mówi w objawieniu, że przyjdzie taki czas, że ludzie będą paleni słońcem. Będą z tego powodu bardzo cierpieć. Może to już coś z tego jest, początek. Nie mamy wyobrażenia. Ta, pan, apostoł Piotr wyraźnie mówi: z powodu nieprawości i grzechu i przelanej kwit, ta ziemia, to niebo będzie zwinięte jak płaszcz, spalone w ogniu, i Panda uczyni nową Ziemię i nowe niebo. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, pisze Apostoł Piotr. I mówi, że ta ziemia jest zachowana dla ognia i utrzymana na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. To są wyraźne Boże ostrzeżenia. A więc mamy wojny, mamy głody, trzęsienia ziemi, mamy mory. Jezus to o tym wszystkim mówił. Powiedział, że zanim On przyjdzie, to wszystko będzie się działo. I mówi, poruszone będą moce niebios. Marek mówi... W XIII rozdziale wierszu 24 i 25 będą znaki na Słońcu i Księżycu i na gwiazdach. Będzie się, będzie poruszona jakby kos, kosmos, planety, gwiazdy będą poruszone w taki sposób, że ludzie nie będą wiedzieć, co się będzie działo. Łukasz mówi: będzie lęk bezradnych narodów. Ludzie nie będą wiedzieć, jak się uchronić od tego wszystkiego. Wiecie, że są te różne plany. Może zasiedlimy Księżyc, Mars i tak dalej. Nie. Powiem wam tak, Bóg mówi, gdybyś się nawet spiął na kraniec nieba i tam cię dosięgnę, Nie da się ukryć przed Bogiem. Nie da się uciec przed Bogiem. Pytanie jest, albo inaczej, jest tylko jedno miejsce bezpieczeństwa w tym świecie: to jest w Chrystusie Jezusie. To jest w Chrystusie Jezusie. Nie staraj się zaoszczędzić na lot, na marsa. Ale szukaj obecności Jezusa w swoim życiu. Wtedy będziesz bezpieczny, będziesz pełen pokoju. Kiedy wszyscy będą w trwodze twoje serce, twoja dusza będzie pełna pokoju. Poruszone będą moce niebios. A co z Izraelem? Słuchajcie, Izrael jest ciekawym przypadkiem, jest znakiem czasów ostatecznych. My wiemy, to jest fajnie, kiedy mogę przeczytać, że właściwie tych 24 starszych, którzy tam są, jeżeli, jeżeli oni reprezentują 12 patriarchów i 12 apostołów, to słuchajcie, wszyscy są Żydami. Wszyscy są Żydami. To jest fundament. Oni są w tym fundamencie kościoła. To jest straszną rzeczą, kiedy ludzie mają nienawiść do tego narodu. I chociaż Bóg musi pewne rzeczy dokonać także z tym narodem, to jednak ten naród ciągle jest znakiem, i Bóg go postawił jako znak dla nas wszystkich. Nie tylko, że Mesjasz pochodzi z tego narodu i pierwszy Kościół powstał z tego narodu. To moi drodzy, Izrael ciągle pokazuje, czy Bóg poprzez Izrael pokazuje nam odnośnie dopełnienia się czasów. Mówi tak. Jezus, kiedy mówi o czasach ostatecznych, o tych wojnach i tak dalej, mówi: Jerozolima i świątynia będą zburzone. Stało się to w 70. roku po Chrystusie. Wtedy w Jerozolimie zginęło, jak mówią historycy, milion ludzi. To była rzeź, którą Rzymianie dokonali na Żydach. Dalej jest powiedziane, że Żydzi będą rozproszeni na obliczu całej ziemi, że nigdzie, gdzie będą na obliczu Ziemi nie zaznają spokoju. Drodzy przecież, jeżeli troszeczkę interesujemy się historią, to widzimy, że z miejsca na miejsce są przepędzani. Muszą zostawić czasami wszystko, cały swój majątek, są wypędzani. Tak było w carskiej Rosji, tak było w Hiszpanii, wszędzie. Są znakiem. To, co Bóg zapowiedział, że jeżeli oni nie będą posłuszni temu, co Bóg mówi, to to będzie konsekwencja, będzie sąd. Ale też Jezus zapowiedział, i też Słowo Boże mówi, że Bóg pod koniec, na koniec, pod koniec czasów, zanim syn człowieczy przyjdzie, na nowo państwo Izrael powstanie. I Izrael wróci do swojej ziemi. I zaczynamy na naszych oczach wypełniają się słowa prorocze. Jak to jest możliwe? Państwa nie ma przez dwa tysiące lat, i oto dzieje się cud z każdej strony świata. Żydzi wracają do Palestyny. W 1948 roku 15 maja oficjalnie powstaje Państwo Izrael decyzją ONZ. Jeden głos przeważył Związku Radzieckiego podobno. Izajasz mówi: Będziecie noszeni na lektykach do swojego kraju. A ja czytam, jak chrześcijanie robili wszystko, aby pomóc starszym, różnym e, e, Żydom z różnych krajów, aby ich przetransportować z powrotem do Palestyny. Kochani, Jezus mówi: Zanim syn człowieczy przyjdzie, będziecie to wszystko oglądać na własne oczy, abyście wiedzieli, że dzień, czas mojego przyjścia jest coraz bliżej. To jest już bardzo blisko. I Pan Jezus powiedział, takie dziwne rzecz, taką dziwną rzecz. Ja ją odnoszę do tego, mówi patrzcie na drzewo figowe. Izrael jest jak to drzewo, które na nowo było martwe, teraz kwitnie jako naród, jako państwo, mówi nie przeminie to pokolenie. Jak czytasz, sobie myślisz, jak to tyle pokoleń już minęło, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli taka jest prawda, jeżeli moje zrozumienie tutaj jest właściwe i jeżeli od tego miałbym liczyć, to zobaczcie, jak blisko jest powtórne przyjście Pana. Bóg mówi tak, że dane jest człowiekowi żyć 70, a jeśli się ustarczy, 80 lat. Popatrzcie, oto na naszych oczach dokonują się cuda, oto wypełnia się prorocze słowo, oto możesz popatrzeć, że ta księga jest rzetelną Rzetelną księgą możesz na niej budować swoją wiarę, bo jeżeli takie rzeczy się spełniają, to znaczy, że wszystko inne na pewno też tam się wypełni. Żadna religia nie posiada, nie zawiera w sobie ksi księgi, która zawiera proroctwa mówiące o przyszłości i żeby one jeszcze się sprawdzały. Nie ma tego Koran, nie mają księgi wedyjskie, tylko pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Oto Bóg mówi ja zapowiedziałem ja nie czynię nic dopóki nie objawię swojego tego co zamierzam uczynić swoim prorokom i swojemu ludowi A wiecie że my jesteśmy jako w nowym przymierzu narodem prorockim królewskie kapłaństwo a Duch Chrystusa jest duchem jakim duchem proroctwa Oto Bóg objawia nam swoją wolę, ale też pokazuje nam na to, co się zbliża. I jestem przekonany, że ten, to Boże dziecko, każdy z nas, który trwa w bliskiej społeczności z Panem, będzie przez Ducha Świętego przygotowywany i będzie wiedział, oto już jest bardzo blisko. Świat tego nie będzie słyszał. Chrześcijanie, którzy oddalają się od Pana, nie będą tego słyszeć, będą zaskoczeni. Pan Jezus mówi tak, Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż dopełnią się czasy Pogan. I przyjdzie taki czas, że także to się wypełni. Ochyda spustoszenia w miejscu świętym. Wiecie, Bóg jakby to jest ciekawe, to wypełniło się w 136 8 roku przed Narodzeniem Chrystusa za Antiocha. Epifanes jakby było zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć. Kiedy on chciał, dokonał zbezczeszczenia świątyni jerozolimskiej. Później próbował to jeden z, z cesarzy rzymskich, Kaligula. Ale to, co się stanie, i możliwe, i tak by na to wskazywało, że świątynia będzie odbudowana w pewnym momencie i będzie uznany ktoś za Mesjasza, którym nie jest. I refleksja przyjdzie dopiero po jakimś czasie, jeśli chodzi o Izraela, o Żydów. A teraz Kościół. Jezus mówi tak do nas, do tych, którzy umiłowali Go, będziecie prześladowani. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. Wiecie, jak modlimy się o prześladowanych chrześcijan. 150 tysięcy, około 100 między 100-150 tysięcy rocznie mordowanych jest chrześcijan na świecie. Tylko dlatego, że wyznają Jezusa swoim Panem i zbawicielem. Zabijane są ich domy, rodziny, burzone domy. Jezus mówi tak: z powodu mnie będziecie prześladowani. Ta, te, to prześladowanie będzie ze strony władzy. To prześladowanie będzie ze strony najbliższych, rodziny cielesnej. Mówi w rodzinie, jak jest pięciu, dwóch powstanie przeciwko czemu czy czemu przeciwko dwóm. Zobaczcie, jaka jest alergia na imię Jezus w świecie. Kiedy mówisz o Bogu, jeszcze jest OK. Kiedy wymieniasz imię Jezus, zaczyna się robić dystans. Dlatego, że Bóg to imię dał pod niebem, aby przez Jezusa każdy, kto wierzy, był zbawiony. Ale też będą prześladowania ze strony tych, którzy odpadli od wiary. Brat wyda brata. Tak mówi Jezus. Kiedy mówi o czasach ostatecznych, mówi, co będzie, czym się to będzie charakteryzowało. Przyjdą zwiedzenia, pojawią się fałszywi mesjasze, chyba pod koniec XX Wieku w, w Rosji, czy w Związku Radzieckim było co najmniej troje ludzi, którzy uważali, że są Mesjaszami. Pojawią się, fałszywi prorocy będą czynić cuda i znaki. Ci fałszywi prorocy, aby doprowadzić do zwiedzenia tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Ja jestem przekonany, że cuda i znaki są częścią życia Kościoła. Amen. I powinniśmy pragnąć, tak jak pierwszy Kościół, jak apostołowie wołali do Boga, aby działy się znaki i cuda. Ale przeciwnik też próbuje tutaj w tym względzie robić pewien zamęt i, i powodować, żeby ludzie nie byli gotowi poprzez znaki i cuda, czynione przez w imieniu Pana, aby nie... Zaufali Jezusowi Chrystusowi. Ewangelia Jezus mówi, kiedy zanim On przyjdzie, będzie głoszona na obliczu całej ziemi. I to powoli właściwie staje się faktem. Na obliczu całej ziemi. Internet tym wszystkim pomaga. Chyba jeszcze nigdy wcześniej tak potężnie kościół nie głosi przez internet jak w czasie pandemii. Bo siłą rzeczy zbory zaczęły nagrywać i przesyłać zwiastowanie i słowa. Ludzie mogą sobie przełączyć, poszukać na YouTubie, znaleźć różnego rodzaju nabożeństwa i kazania. Każdy może usłyszeć dobrą nowinę. Drodzy, jaka jest wielka też odpowiedzialność nas, abyśmy wołali do Boga, aby słowo, które jest zwiastowane i którą ludzie słyszą, aby to słowo stało się zrozumiałe. Ewangelia będzie głoszona. Kiedy Jezus mówi o ohydzie spustoszenia, pozwólcie, że jeszcze jedną rzecz powiem. Ona, ta ohyda spustoszenia, jakby wiąże się ze świątynią w Jerozolimie. Ale pozwólcie, że troszeczkę jeszcze inaczej to zinterpretuję. Dzisiaj świątynią Pana jest Kościół. kiedy pomyślę o chydzie, spustoszenia w świątyni Pana, o odstępstwie, o niemoralności, tam gdzie powinna być czystość i świętość, nagle odkrywana jest nieczystość i niemoralność. To powinno też nam do, coś dawać do myślenia. Żyjemy naprawdę w czasach końca. Pan przychodzi. I my wszyscy chyba doskonale wiemy, co coś się dzieje, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą kwestię. Drodzy, tak więc dotyczy to wydarzeń, dotyczy to Izraela. Mamy wyraźne tutaj wskazówki. Mowa jest o kościele. Zobaczcie, jeżeli chodzi o kościół. Jeszcze. Ja myślę, że będzie to charakteryzować też tych, którzy gdzieś tam odchodzą od społeczności: że ani modlitwa, ani słowo Boże, i w życiu prywatnym, i w życiu kościoła, już dla niektórych nie będzie czymś atrakcyjnym, stanie się nudnym. Może nie wartym tego, aby w czymś takim uczestniczyć więcej. Pandemia ma różny wydźwięk, jest takim katalizatorem. Ludzie mówią: fajnie jest w domu. Po co ja właściwie mam iść do zgromadzenia? Włączę telewizję. A niektórzy mówią: jak to taka historia jest o Szkotach, mówią: najlepiej w tym momencie, kiedy zbierana jest kolekta. <laughs> to Szkoci siedzą tak przed telewizorem, mówią: widzisz. Jak dobrze, że zostaliśmy w domu. Oczywiście to jest żart. Drodzy. Jeżeli chodzi o chrześcijan, co Pan Jezus mówi? Oziębnie miłość wielu. Oziemnie miłość wielu do Pana, do Kościoła, do braci i siostr. Dlaczego oziemnie? Pan Jezus tłumaczy, bo nieprawo się potęguje, rozmnaża. I co chcemy mówić, to co jest w tym świecie i to całe bezprawie w jakiś sposób nas dotyka. Dotyka nas. Ważne jest, żebyśmy nie pozwolili temu przesiąknąć do nas. Musimy być odporni na to. A możemy być tylko w jeden sposób odporni, kiedy Chrystus całkowicie w nas panuje, jest obecny. A więc oziemnie miłość z powodu bezprawia, które jest na zewnątrz brat wyda brata w liście do Tymoteusza drugim apostoł paweł mówi ludzie staną się bez serca i nieprzejednani i to będzie też dotykać ludzi z kościoła w czwartek będę coś na ten temat może mówił mówiąc o budowaniu jedni drugich popatrzcie przed czym ostrzega nas pan Jezus kiedy mówi o końcu 24 25 rozdział Mateusza mówi o końcu Bezczynność i bezużyteczność w Królestwie Niebieskim. Tam jest mowa o talentach. Każdy coś dostał, ale jeden, ten, ten taki przedstawiciel zakopał ten talent i czeka na powtórne przyjście. I myślał, że jak zachował ten talent, to on może bezpiecznie czekać. Ale Bóg dał Tobie i mnie życie wieczne, talenty, możliwości, abyśmy przynosili Panu owoc. Abyśmy służyli Bogu, Kościołowi i ludziom. A więc niektórzy będą bezczynni i bezużyteczni. Niektórzy będą zajęci, skoncentrowani na swoich ziemskich zajęciach. Za, utracili to zainteresowanie Królestwem Bożym, zobojętnieli na sprawy Królestwa Bożego. Pamiętacie przypowieść Mateusza 22, rozdział 1-6, oto jest uczta. Wszystko jest przygotowane. Idź, zapraszaj na ucztę. Kiedy Jezus przyjdzie, oblubienica będzie zaproszona na ucztę na wesele. Idź i zapraszaj. On mówi, idzie do jednych, mówi: Wiesz co? Akurat kupiłem pole. Drugi mówi: Akurat nabyłem wołu i muszę ich wypróbować. Inny mówi: Wiesz, akurat się ożeniłem. Zobaczcie. Jezus mówi: Nikt z nich nie wejdzie do królestwa. I tu nie chodzi o to, że nagle mamy nic nie robić. Chodzi o to, gdzie jest Twoje i moje serce, co mnie pochłania, co jest w centrum mojej uwagi, moje pole, moja praca, moje rzeczy, czy Królestwo Pana, czy On sam. Popatrzcie, Jezus, ostrzega nas przed. I nikt z nich nie zakosztował i nie zakosztuje wieczerzy. Wygoda, przyjemności życia lub troski. Czy tu Bradianek czytał w czwartek. Czuwajcie i módlcie się, aby troska o byt, obżarstwo i opilstwo nie spowodowało, że stracicie z oczu, z waszych serc społeczność z Panem. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że gdy Syn Człowieczy przyjdzie w Ewangelii Łukasza 18,8, czy znajdzie wiary na Ziemi? Zobaczcie, nie tylko będzie coraz mniej miłości nasz, i miłość do Boga, do siebie, będziemy w tym względzie atakowani, ale też wiara będzie coraz mocniej poddawana próbie, będzie atakowana, czyli zaufanie Bogu. Czy będziemy ufać Bogu? I tak, kiedy czytam ten 25 rozdział Mateusza, pamiętacie, tam są te mądre i głupie panny, zakopany talent, a później wszyscy stają przed Panem. Jedni po prawicy, drudzy po lewicy. Kiedy my Cię widzieliśmy głodnym? A kiedy widzieliśmy Cię spragnionym? A kiedy widzieliśmy Cię w więzieniu? Pan mówi, co nie uczyniliście dla tych moich najmniejszych, nawet braci, mnie nie uczyniliście. Wiecie, wstrząsnęło mną to. Czy ja dostrzegam moich braci, siostry, którzy są na obliczu tej ziemi, którzy są w ogromnych potrzebach, i ja mogę coś zrobić, a ja nic nie zrobiłem? Uważajcie, żeby nie tylko dla siebie. Ale patrzmy na to, jak możemy Chrystusowi usłużyć. Tam jest mowa o braciach, o braciach, o kimś, kto jest nam drogi ze względu na Chrystusa. A więc nie dostrzegają potrzeb braci i sióstr. Pan Jezus mówi do swoich uczniów na te tematy bardzo wyraźnie w tych różnych kategoriach, mówi, pod tym wszystkim będziecie mogli zobaczyć, że moje przyjście jest blisko. I pamiętajmy, że z jednej strony mamy niesamowite Boże poruszenie duchowe na świecie. Jak nigdy wcześniej. Miliony ludzi oddaje życie Bogu na świecie. Miliony ludzi. Ale z drugiej strony mamy niesamowitą, coraz większą aktywność sił diabelskich, mocy ciemności. I tego powinniśmy być świadomi. Atakują, które atakują kościół, wierzących w różnoraki sposób. Osłabiają, próbują osłabić naszą wiarę, nasze oddanie i poświęcenie Bogu. Zobaczcie, jak aktywność szatana jest niesamowita. Wiecie, kiedy pod koniec XX wieku dzieliłem się słowem wielokrotnie na temat okultyzmu. Kiedy pamiętam, byłem zszokowany. Zszokowany byłem, jak byłem w Anglii jeszcze pod koniec 20, 80., 90. lata ubiegłego wieku. I kiedy widziałem wielkie billboardy, reklama samochodu zrobiony w piekle. Ja sobie myślę, no ja. Czytam, ja dobrze to czytam, że zrobiony w piekle. No tak, bo takie rzeczy się sprzedają. To jest tak, wiecie. Taki z dreszczykiem taka reklama. Ale zobaczcie, co się dzieje już w naszej telewizji. I publicznej, i niepublicznej. Kiedy zainteresowanie magią, czarami, duchami, zjawami, wilkołakami, ludzie to garną się, otwierają, oglądają. Przecież to jest brudne i nieczyste. Bóg mówi, a ja tego nienawidzę. Przez nie stajecie się nieczyści w moich oczach. Jak może chrześcijanin oglądać coś o duchach, o zjawach, o praktykach magicznych, czytać i fascynować się tymi rzeczami? Skoro Bóg mówi, to jest obrzydliwe dla mnie. Ale diabeł wylewa, zobaczcie pod tym względem okultyzmu. Po co? Po co? Ja wtedy mówiłem, to jest, jest jedyny powód. Niech ludzie oswoją się z diabłem, z czarami, z magią, i niech nie widzą w tym nic niebezpiecznego dla siebie. A wtedy diabeł dokończy swojego dzieła w ich życiu. To jest taktyka. Wiecie, jeżeli nie znasz Pana i Bożego Słowa, będziesz powiedział, pastora poniosło. Ale ja mówię to z całą powagą i z całą odpowiedzialnością. To nie jest zabawa. To nie jest nic zabawnego, obojętnego dla Twojego, dla mojego duchowego życia. I Pan przed tym ostrzega. Wiecie, horoskopy są czymś powszechnym. Ale Izajasz, prorok, mówi tak, to nie jest ogień, przy którym mógłbyś usiąść i się ogrzać, ale on Cię spali. To jest jak ogień z samego piekła, za wróżbami, Czarami, horoskopami stoją konkretne siły demoniczne, przeciwne Bogu. Ja pamiętam, opowiadałem Wam, młoda dziewczyna, która chciała oddać swoje życie Bogu i nie mogła odebrać przebaczenia od Boga. I wtedy zacząłem prosić: Panie, co jest? I Duch Święty mówi do mnie: Zapytaj ją, czy czyta horoskopy. Pytam: Czytasz horoskopy? Ona mówi, tak, ale to ja tak dla zabawy, ja to nie wierzę. Ja mówię, wiesz, ale Bóg nazywa to grzechem obrzydliwości. Jeżeli tego nie uznasz za grzech, nie będę się modlił o twoje zbawienie. I ty nie doświadczysz przebaczenia od Boga. Ale jeżeli zgodzisz się z tym, co Bóg mówi, i uznasz to za grzech, i już nigdy więcej tego nie będziesz robić, będę się modlił, aby Bóg ci przebaczył. I kiedy ona powiedziała, tak, ja to uznaję za grzech. I ja już nigdy więcej tego nie będę robić. Nagle jej twarz rozjaśniała, i ja teraz wiem, że Bóg mi przebaczył, że Jezus mi przebaczył i nie przyjął. Kochani, Pismo Święte tu jest jednoznaczne. Oto musimy wiedzieć, że ta tajemna moc nieprawości działa. Im bliżej jest przyjście Pana, tym więcej On rzuca tego brudu do serc i umysłów ludzi, tej nieczystości, która kala ludzi. Pozbawia ich Bożego Światła. Biblia wyraźnie mówi o objawienie Jana 16, 13, że te siły ciemności będą czynić wielkie znaki i cuda, aby zwieść ludzi. Ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że kochają Boga, wierzą w Boga, ale nie mają żadnej potrzeby czytania Bożego Słowa. To chcę powiedzieć takiej osobie jedną rzecz. Sprawdź, Albo inaczej, chcę, żebyś wiedziała, że prawdopodobnie nie znasz Boga. Bo człowiek, który zna Boga, który ma z nim społeczność i wierzy w niego, nie tylko kocha Jezusa, jak mówi. Bo nie możesz kochać Jezusa, jeśli nie kochasz jego słowa, bo on jest tym słowem. I on wyraźnie powiedział: Kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. A więc nie ucz się, tylko idź przed Boga i powiedz: Boże, wybacz mi. Przebacz mi, oczyś mnie. I kończąc już, ostatnia rzecz. Bo mówię, mówimy o czasach ostatecznych. Coraz więcej, coraz więcej i dobrze, że jako Kościół mówimy i zwiastujemy, o to, Jezus przychodzi. To znaczy, że ty i ja musimy uważać na te takie pułapki, które są. A jeżeli chcę być gotowy a o to chodzi, że kiedy zabrzmi głos trąby, kiedy On wie, ale ja muszę być gotowy, aby usłyszeć i wybiec na Jego spotkanie. I Biblia mówi w mgnieniu oka: nie będzie czasu. Nie będzie czasu nic już zrobić. Nawrócić się, pokutować, nic, kiedy zabrzmi trąba, ten, kto jest gotowy, będzie. Za, pójdzie na spotkanie z Panem. Koniec. Te pięć głupich przyszło i, i dobijają się, on wie, nie znam was. Panie, przecież nie znam was. I takich kilka rzeczy, kilka na koniec myśli, bardzo ważnych, myśl, uważam. Pierwszą rzeczą, jeśli chcę spotkać się z Nim, kiedy On przyjdzie, kiedy chcę być gotowy, pamiętaj, bądź z nim w bliskiej społeczności. Inaczej to, co Jezus mówi w Ewangelii Jana 15, rozdział 1 do 16, o krzewie winnym, trwaj w nim. Ale pamiętaj, że trwać w nim to znaczy, bo on to wyjaśnia, to jest trwać w Jego słowie. Trwaj w nim. Pozwól, że nie pozwól na to, żeby cokolwiek zerwało bliską Twoją społeczność z Panem. Żeby grzech, żeby coś, co Bogu się nie podoba, żeby oddzieliło cię od bliskości Pana. Rozprawiaj się z grzechem od razu. Nie, tolu, nie tolerujmy rzeczy, które Bogu się nie podobają. Trwaj w nim. Trwaj w prawdzie Jego Słowa. Popatrzcie, ile tu trzeba respektu, czci, szacunku dla Bożego Słowa. Panie, niech ono mówi do mnie, objaw mi je. Bo trwać w Tobie to jest trwać w prawdzie tego słowa. A więc trwaj blisko Boga. Po drugie, trwaj w społeczności z Bożym Kościołem, z Bożym ludem. Pamiętajcie, nie idziemy w pojedynkę do nieba, chociaż każdy z nas musi być osobno zbawiony, doświadczyć osobistego zbawienia, przebaczenia grzechów. Hebrajczyków 10, 25 właśnie to mówi, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień jego powtórnego przyjścia? Pamiętacie, co tam wyżej jest napisane? Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. A to tym bardziej, im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża. Słuchajcie. Czy nie powinno być tak, że im bliżej jest przyjście Pana? Zgromadzenia Pana są wypełnione kościołem, który chce się przygotować na przyjście Pana, kościołem, który wielbi Pana, kościołem, który służy Panu. W każdym razie, dla mnie to jest wyraźna wskazówka. Jeżeli chcę być gotowy, nie wolno mi lekceważyć zgromadzeń Kościoła Zboru. Po trzecie, mam zachować żywą wiarę. Mam wi mamy wierzyć, w moc Bożego Słowa, w moc krwi Baranka Bożego, słuchajcie, nie opieram mojego zbawienia na moich uczynkach i cokolwiek bym nie zrobił. Wiem, że powinienem dobrze czynić. Ale moje zbawienie opieram na przelanej świętej krwi Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Że on za mnie oddał życie. A więc mamy zachować wiarę. Pamiętajcie, że wiara jest. Dana nam, kiedy Słowo Boże zaczyna do nas przemawiać. I w tym jest Boże działanie, i nie wolno mi jej utracić. Apostoł Paweł, pamiętacie, co mówi pod koniec życia, tuż przed egzekucją. Wiarę. Zachowałem. To znaczy, że diabeł będzie chciał Ciebie i mnie pozbawić zaufania do Boga, do, Boga, do Jezusa i temu spolegania na Bogu. Diabeł przychodzi, by kraść. Zabijać i wytracać. I on przychodzi, by okradać wierzących z żywej wiary. Wiary w przebaczenie, wiary w przelaną krew Chrystusa, wiary w potężne imię Jezus, przez które mamy zwycięstwo. Ale dlatego tym bardziej ty i ja w zgromadzeniu, w komorze, powinniśmy wyznawać imię Jezus, moc krwi Jezusa, Jego potężne słowo. Zachowaj wiarę. Bądź użyteczny, nie zakopuj talentów. Służ Bogu najlepiej, jak potrafisz. Tym, kim jesteś, co masz, służmy Bogu. Też pamiętajmy, że należymy do Niego. On za nas drogo zapłacił, abyśmy Jemu służyli. W liście do Hebrajczyków 12, 1 do 3 jest powiedziane: biegnijcie wytrwale w wyścigu, patrząc na Jezusa. Miejmy wzrok utkwiony w Jezusie. Żeby umocnić wiarę, to jest oddzielny temat, może kiedyś, ale list drugi Piotra, pierwszy rozdział od 4 do 11, tam jest mowa, jak umocnić swoją wiarę. Jest niezwykle ważne. Ty i ja musimy dokonać, podjąć określonych kroków i wysiłków w tym kierunku. Aby uzupełnić swoją wiarę o pewne cechy, aby ona była mocna, trwała w momentach prób i doświadczeń. I ostatnia rzecz w tym wszystkim, patrząc na Jezusa, mamy odrzucić wszelki ciężar i grzech, mamy umocnić wiarę i powinniśmy czuwać i modlić się. <laughs> czuwać i modlić. Myślę, że modlitwa Twoja osobista, czy czas modlitwy jest niesamowicie ważny w naszych domach. A i też modlitwa w Kościele jest niesamowicie ważna. Im bardziej widzimy, Jezus mówi czuwajcie i módlcie się, aby ten dzień was nie zaskoczył. Nie zapominajmy o tym drodzy. Na co dzisiaj chciałem zwrócić uwagę? Powiem tak, bardzo wyraźnie w moim sercu odczuwałem, żeby te rzeczy dzisiaj powiedzieć. Jakby wzywając samego siebie przede wszystkim, ale też nas, pokazując, Żebyśmy nie koncentrowali się i nawet może nie próbowali się wspierać, kiedy, co, jak. Ale zwrócili uwagę na to, że oto już jest blisko, bo te rzeczy się wypełniają na naszych oczach. Ale zasadnicze pytanie jest, A, albo zasadnicza kwestia, abym był gotowy. Na koniec starałem się powiedzieć, co może utrzymać nas w tej gotowości. Chcemy powstać, aby się modlić. Drodzy, zbadajmy nasze serca. Każdy z nas wie, albo jeśli nie wie, powinniśmy pytać: Panie, przemów do mnie, pokaż mi. Jeżeli jest wszystko okej okay, dobrze, jeżeli coś Bóg ci pokazuje, zróbmy tak, jak On do nas mówi. Ale jest tak może, że nigdy swojego życia nie oddałeś Chrystusowi. Nie uznałeś w nim swego Pana i Zbawiciela, nigdy nie poprosiłeś Go, aby Jezus przyszedł do Twojego życia, oczyścił Cię z Twoich grzechów i zajął pierwsze miejsce w Twoim życiu. To nie dzieje się, Poza Twoją moją wolą, to nie dzieje się w jakiś magiczny niewiadomo sposób. Ty ja, Biblia mówi, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany. Musisz poprosić o to Jezusa. Musisz zaprosić Go do swojego życia, do swojego serca. O to On przychodzi. Czy należysz do Niego? Masz przebaczone grzechy, masz pewność zbawienia. Jeżeli nie, nie odkładaj tego na jutro. Jeżeli masz świadomość, że, że Jezus nie jest na tronie Twojego serca, że nie doświadczyłeś Jego przebaczenia, nie masz pewności zbawienia, przyjdź dzisiaj do Niego, takim jakim jesteś, a On Cię oczyści, a On wysłucha Twojej modlitwy.